Proszę Państwa, ostatni dzień ugotowanych. Dzisiaj gotuje królowa Justyna. Wiele osób prosiło o to, żebyś pokazała jakieś swoje przepisy, więc w końcu nadszedł ten dzień. Dzisiaj jest bardzo dużo improwizacji. Robię po raz pierwszy wegańską wersję czegoś, czego w sumie nigdy nie robiłam i tego jestem najbardziej ciekawa. To jest najbardziej ryzykowne i to będzie na śniadanie, mam nadzieję. Jak nie, to nie wiem, co zjemy. No i ja mam wyzwanie, bo muszę przygotować danie na wynos, prowiant na naszą wycieczkę i wieczorem też robię coś ciekawego, ale to już jest bardzo proste i nie da się tego zepsuć. Także ja czuję, że przejdziesz samą siebie. No, po prostu to będzie mam nadzieję, że tam o 7:30. Słyszałam. A jest która już? Boże, 10:00. I jeszcze wieczorem szykowałaś. Wieczorem szykowałam prawie 3 godziny. Także... Małe zdradzenie, że tutaj jest brownie. Rozumiem, że to... Dobra, mogę powiedzieć? Co myślę? Znaczy, że to jest jako część prowiantu? Tak. Wow. Wygląda ładnie, ale nie wiem, czy się uda, bo nie wyrasta jakoś spektakularnie. Uda się. To jest moja pierwsza chałka w życiu i do tego wegańska. Oh my do pieca, gosh. Do pieca na 3 zdrowaśki. Teraz się módlmy. Wow. I'm in heaven. Tutaj mam jeszcze backstage i po prostu no nie wierzę. Nie wierzę w to, co widzę. Proszę Państwa, chałka domowa, wegańska, z twarożkiem i owocami. I'm in heaven. Nagrywam backstage, bo to idzie na wynos, więc nie będziecie widzieć, jak to powstaje na nasz obiad. Tutaj mamy tempeha zamarynowanego i pasę z pieczonej papryki, która jest bardzo taka czosnkowa. Uuu, nice. Czy to jest jakby wymyśliłaś to, czy gdzieś znalazłaś to połączenie? To jest w moim e-booku. O, super. Jadłam to w jakiejś restauracji. W Styryjce w Warszawie, o. Uuu, nice. Nie byłam nigdy w Styryjce. Są dobra. Spoko jest. Fajne wrapy mają właśnie. Tam był wrap z taką... Co to jest? A ta pasta nazywa się jakoś mucha. Mucha, coś tam. No, widok jest wow. Wow. Ale piękne. Krówki tam są. Proszę Państwa, oto kolejny widok wszechczasów. Naprawdę same siebie my też przechodzimy chyba na tych wycieczkach. Jesteśmy w parku Anaga i idziemy na Sendero de los Sentidos, czyli na ścieżkę zmysłów, moi drodzy. Prosto do lasu. Wygląda to po prostu jak marzenie. No zobaczcie, tu jest jak w jakimś zaczarowanym ogrodzie. Tak. Albo lesie. To jest taki niesamowity wąwóz. I czujemy się, jakby to było tylko dla nas. Uuu, całkiem nieźle. Pretty piękne. Czy to nie... Nowa kraina. Psst. Shit. Orzesz. Ja już myślałam, że mi... Justyna nagrywa swoją część ugotowanych i w tej cudownej foliówce jest nasz prowiant. No, to będzie nasze miejsce na jedzenie. Przyjmuję. Wow! Najlepsze burrito! Już dostało punkty na start. Z tym widokiem. Justyna, a powiedz tylko, co w nim jest, a już nie wiem, czy mówiłam, ale tak opowiadałyśmy. Tempeh, pasta z papryki pieczonej i orzechów włoskich, warzywka. To jest twoje. A inspiracją było? Nie wiem. Twoja twórczość artystyczna. Tak. Jeszcze mam bonus. Tak. Dogi. Wygląda pięknie, jeszcze nie gryzłam, ale już słyszę, że jest pyszne. Justyna upiekła brownie. Tym sposobem wszyscy zostali zdyskwalifikowani z konkurencji. Z brownie z fasoli, zdrowe. Z daktylami, tak, bananami. Z daktylami, gorzką czekoladą. Jakaś mąka? Nie? Nie ma to tej. To jest po prostu taka bryja. Tak. Przyjechałyśmy do La Laguny, bo koleżanki mają ochotę na... Czurosy! Czurosiki. Wjeżdżają.
tutaj zdecydowanie jest życie. Są knajpy, są ludzie, jest muza na żywo. Czekamy długo, aż wszystkie lampki się zapalą. Zobaczcie, kuroczo! Święta! Gdzie my tędy? Jest pięknie. A tam jest piękny domek. Mega mi się tu podoba. Ten dom jest ekstra, ten jest zupełnie w innym stylu. Jest taka piękna alejka, mamy cudowne niebo. Drago Tree i jeszcze światełka, no. Boże, jest 18:18, jest różowe niebo i są takie światełka, nówki teraz. Dalej pal. Tak, słuchajcie, podano do stołu, to jest nasza kolacja Baja Justyna. No i naprawdę jest tutaj pięknie i kolorowo. Powiesz nam, co mamy? No jest to kolacja fusion. Miałam kiedyś taki przepis właśnie na takie szaszłyki z kurczakiem, z warzywami. Do tego był ryż, batat i jakaś salsa. No ale kurczaka zamieniłam na tofu w marynacie miodowo-musztardowej i zrobiłam salsy, bo kocham tą salsę z mango, guacamole i pomidorki. Też ją. Także jest taka kuchnia fusion. Do tego trochę ryżu, trochę batacików. Tak? Tak. Pięknie. Chciałabym zakończyć vloga i powiedzieć, że zrobiła Pani pyszne rzeczy. Dziękuję bardzo. I na koniec mam do Ciebie pytanie. Z którego dania jesteś najbardziej zadowolona? Retoryczne w sumie. Jestem dumna, że wyszła chałka, chociaż to nie było moje ulubione śniadanie. Ale z tego jesteś najbardziej dumna. Jestem najbardziej dumna, bo wyszło, a najbardziej chyba mi też wrap smakował. Wrap na prezydenta Teneryfy. Był super, zwłaszcza, że to było na wynos. Tak, i nie było to marchewki z humusem i jabłko. I cieszę się, że już nic nie muszę robić, bo wstałam o tej 7:00, jest 22:00, ja jestem w łóżku i czytam książkę Karoliny, którą mi poleciła. Tak. I to jest bardzo ciekawa historia. I to, że o tym mówisz, jest dobrowolne i nikt ci nie płaci za to. Nikt mi nie zapłacił za reklamę. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ja bardzo chciałam przeczytać tę książkę. Szukałam e-booka w internecie, kupić chciałam, ale nie było w wersji e-bookowej. I Karolina przyjechała na Teneryfę z tą książką. Tak, i przypadek już kończę. I bardzo polecam. Jest ekstra. I dzięki temu mam dodatkową minutę vloga, także wszyscy są Ci bardzo wdzięczni, że nie trwa on 5:50. A ja zrobię teraz taki switch i chciałam tylko powiedzieć, że jutro będziemy robić podsumowanie ugotowanych i każda z nas się wypowie. I też będzie taka przestrzeń dla Was, żebyście powiedzieli, co Wy sądzicie o tych przepisach i co byście zjedli. Ale to dopiero jutro. Dobranoc.